Witajcie, kochani, szczęść Budda. Witajcie w tą piękną jesienną niedzielę. Dzisiaj podczas naszego spotkania, naszego niedzielnego spotkania, pochylimy się nad kilkoma fajnymi, ciekawymi tematami, które pomogą Tobie bardziej rozwinąć się duchowo. Skoncentrujemy się przede wszystkim na sobie, nad pracą, nad naszym wnętrzem. Oczywiście na każdej drodze rozwoju duchowego pojawiają się różne przeszkody i o tych przeszkodach troszeczkę sobie dzisiaj powiemy. Zastanowimy się także, w jaki sposób można zmienić nasze myślenie, bo jak dobrze wiecie, jedna z zasad Reiki mówi: nie złość się, nie martw się, a te złości, to zamartwianie, no powstaje oczywiście w naszych myślach, w naszym umyśle. I jeszcze jeden temat, który poruszymy, to o postępie w naszym duchowym rozwoju, w tej naszej duchowej edukacji. Tak więc serdecznie Was zapraszam. Oczywiście jeszcze mam informację, bo obiecałem Wam, że powiem na temat naszego październikowego spotkania na Parapsychę TV, wtorkowego spotkania. I to spotkanie nie odbędzie się w trzeci wtorek października, z uwagi na to, że muszę jechać do Warszawy, poprowadzić programy EZO TV oraz na TVN Meteo, więc spotkamy się w drugi wtorek tego naszego pięknego miesiąca października. Więc myślę, że możemy już przejść do omawiania tych naszych wewnętrznych przeszkód, bo największe przeszkody w naszym duchowym rozwoju to właśnie wewnętrzne przeszkody. Wewnętrzne przeszkody, które pojawiają się, gdy nasza natura jest negatywna. Negatywna natura jest przyczyną wszelkich ograniczeń, a ograniczenia powstają wtedy, kiedy mamy ograniczoną świadomość, kiedy nie jesteśmy osobami w pełni świadomymi. Brak tej świadomości powoduje ograniczenia, które z kolei wpływają na negatywną naszą naturę, która nie jest prawidłową naturą, nie jest prawdziwą, nie jest rzeczywistą naturą. Zawsze musimy mieć świadomość, aby tą naszą negatywną naturę wyeliminować, ale nie wyeliminować powierzchownie, tylko całkowicie, dogłębnie, tak jak lekarz leczy kanałowo, dokładnie do końca kanału, do końca tych zębów, tam do końca korzeni dociera, oczyszcza te zęby, aby nie powstało jakieś później zakażenia, jakieś późniejsze problemy. Tak i my musimy całkowicie wyeliminować wszelkie te przeszkody. Bo te przeszkody właśnie powodują negatywne natury w nas. We mnie, w Tobie, u Twoich najbliższych, i one niestety, ale uniemożliwiają nam branie boskiej siły. Siły, która jest w nas, która w nas drzemie. Nie pozwala nam wskrzesić natury naszego boskiego ja, naszego istnienia boskiego, i ogranicza nasz rozwój. Tą moc od Boga bierzemy poprzez nasze uświadomienie sobie tego, że natura boska, która jest rozpatrywana w filozofii życia duchowego, że ona należy do nas, że ona należy do Ciebie, należy do mnie, należy do Twoich najbliższych. Na samym początku uświadamiania sobie tej natury boskiej w nas musimy wykazać się wiarą, no bo musimy najpierw w coś uwierzyć. Musimy najpierw uwierzyć, by czegoś doświadczyć, i następnym etapem jest pewność. Pewność, że to istnieje. Opowiadałem Wam kilkakrotnie już tą moją historię, gdzie zostałem spytany, czy ja wierzę w energię Reiki, na co ja odpowiedziałem, że nie wierzę w energię Reiki, że ja nie muszę wierzyć w energię Reiki. Nie uwierzycie, jaka była stagnacja, to było w Mysłowicach, w restauracji, jaka była stagnacja osób, które to słyszały. Mistrz Reiki mówi, że nie wierzy w Reiki. Oczywiście miałem pełną świadomość, jak zareagują osoby, więc kilka sekund pomilczałem, następnie powiedziałem: no nie wierzę, z uwagi na to, że jestem przekonany o tym, że energia działa.
ja na własne oczy zobaczyłem, jak to funkcjonuje, jak to pomaga drugiemu człowiekowi. Na własne oczy widziałem tą niesamowitą moc, tą niesamowitą siłę w ciele człowieka, z jaką działa energia Reiki. Tak samo jest z tą potęgą Boga, która jest w nas. Na samym początku musimy w nią uwierzyć. Dopiero później ta wiara przekształci się w naszą pewność, że ta boska natura, że ta boska siła, ta boska moc w nas należy właśnie do nas, do ciebie, do twoich najbliższych osób, do mnie. Należy tutaj zaznaczyć i należy zapamiętać, że negatywna nasza natura, nasze znaki zapytania, nasza niewiara, brak zaufania może zniszczyć nawet taką mocną wiarę, mocną pewność w to, że posiadamy ten pierwiastek boski. O tym wspominałem podczas naszych minionych audycji i warto do tych audycji przejść. Jeszcze raz posłuchać je, bo musimy pamiętać, że nawet olbrzymia wiara, jeżeli zostanie wprowadzony jakikolwiek znak zapytania, jeżeli ta wiara nie będzie oparta w zaufanie, jeżeli nie będzie przeradzała się w pewność istnienia, to niestety może runąć. Dlatego tak ważne jest, aby nie zatrzymywać się na samej wierze w coś, ale dążyć do tego, do tej pewności, do tego zaufania prawdziwego, do tej pewności, aby wiara nie była już nam w żaden sposób potrzebna. Każda przeszkoda, wewnętrzna czy też zewnętrzna, może zostać rozwiązana. Najważniejszą rzeczą przy rozwiązaniu problemu to jest jego rozpoznanie. Rozpoznanie przyczyny problemu. To rozpoznanie zawsze umożliwi nam rozwiązanie tego problemu. Musimy mieć tą świadomość, aby nigdy, jeszcze raz powiem, nigdy nie tolerować jakichkolwiek naszych ograniczeń. Nie możemy tolerować przede wszystkim ograniczeń naszego sposobu myślenia. Są różne zasady w ezoteryce, które mówią, cała siła pochodzi z naszego wnętrza, które mówią, świat jest takim, jakim myślisz, że jest. Musimy pamiętać, że jakiekolwiek ograniczenia, szczególnie te, które są ograniczeniami w sposobie naszego myślenia, w sposobie postrzegania, są wielkimi przeszkodami w naszym wewnętrznym duchowym rozwoju i nie możemy ich w żaden sposób tolerować, w żaden sposób ich usprawiedliwiać. A często usprawiedliwiamy naszymi doświadczeniami. Często usprawiedliwiamy się, bo nie jesteśmy w stanie ich w sposób świadomy czy też nieświadomy przepracować. Rozpoznanie przyczyny jakiegokolwiek problemu zawsze pomoże nam w jego rozwiązaniu, zawsze pomoże nam ten problem usunąć. Musimy zawsze rozwiązywać nasze problemy przed ich rozpoznaniem. Wtedy zapewni nam to stałość i efekty będą pozytywne. Musimy pamiętać, że jakiekolwiek rozeznanie jakiegoś problemu musi nastąpić w wewnętrznej czystości, w wewnętrznym spokoju, w wewnętrznym wyciszeniu. O tym także wspominaliśmy sobie w poprzednich naszych spotkaniach, w poprzednich naszych audycjach. Jednym z takich sposobów jest medytacja, kontemplacja nad swoim własnym wnętrzem, czyli taka medytacja, która nie jest związana z jakąś tam konkretną tematyką. Możemy wykorzystać chociażby taką medytację, którą Wam udostępniłem kilka tygodni temu, kim naprawdę jestem. Bardzo ważne jest w rozeznaniu, w rozpoznaniu naszych problemów nasza uczciwość. Nie jesteśmy osobami uczciwymi w stosunku do siebie, nie jesteśmy osobami uczciwymi w stosunku do drugiej osoby. Lubimy oceniać, o czym już też na ten temat rozmawialiśmy. Lubimy siebie porównywać, lubimy mieć jakieś oczekiwania w stosunku do drugiego człowieka. Ale jednak ta wewnętrzna czystość, ta wewnętrzna uczciwość w stosunku do siebie, w stosunku do problemu jest bardzo ważna, gdyż jeżeli nie jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie, niestety
nie będziemy także uczciwi względem tych przeszkód, które gdzieś tam stają przed nami i bardzo łatwo będziemy w stanie oszukać siebie, będziemy w stanie oszukać otoczenie, czyli będziemy w stanie usprawiedliwić wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jakimiś dziwnymi wymówkami, które w ogóle nie będą prawdziwymi, jakby tutaj informacjami z naszego rozeznania danego problemu, ale jakimiś takimi wymyślonymi, wydumanymi, a często się zdarza tak. Ja tutaj obserwuję na co dzień, chociażby w świecie ezoteryki, bo ja świat ezoteryki dzielę na dwie rzeczy. Ja już to na Facebooku dzisiaj też pisałem, na moim prywatnym koncie, że ja rozróżniam dwa świata, dwa światy ezoteryki. Ezoterykę pisaną przez małe e, czyli tą prawdziwą, duchową, niekomercyjną, oraz przez duże e, komercyjną, telewizyjną, wielką ezoterykę, która przynosi dużo pieniędzy. Prawdziwa ezoteryka nie przynosi pieniędzy, muszę wam powiedzieć. Nie, może ktoś wchodzi w świat ezoteryki, wydaje mu się, że będzie zarabiał duże pieniądze. Jeżeli będzie chciał być prawdziwym ezoterykiem, to niestety tych pieniędzy nie będzie miał i nie będzie miał jak pokazywać innym, jaki on to jest wielce bogaty i fantastyczny. Bo ezoteryka, prawdziwa ezoteryka pieniędzy nam nie przynosi. I to jest właśnie prawdziwa ezoteryka przez małe e, a ta komercyjna przez duże e. A wiecie dobrze, że jestem w tych dwóch światach. Ja balansuję pomiędzy komercją, a pomiędzy tą prawdziwą ezoteryką i muszę wam powiedzieć, że obserwuję to z dwóch różnych światów, bym powiedział, i rzeczywiście te dwa światy się bardzo, ale to bardzo od siebie różnią. Dlatego ważne jest zawsze rozpoznanie jakiegoś problemu, zanim zaczniemy go jakby tutaj atakować, zanim zaczniemy nad nim działać. I ważne jest, aby nigdy nie pozwalać sobie na jakiekolwiek ograniczenia w sposobie myślenia. Musimy być osobami wolnymi, bo rozwój duchowy daje nam wolność. A wolność jest wtedy, kiedy nic nas nie uraża, co się dzieje wokół nas. I to jest właśnie ta ezoteryka przez małe e. Prawdziwa ezoteryka, prawdziwy rozwój duchowy. Jesteśmy w stanie zawsze przekształcić swoje ograniczenie w taką wolność. Wtedy ta nasza świadomość staje się świadomością prawdziwej naszej natury. Nasza natura staje się spokojniejsza, pomocna dla nas, pomocna dla innych. I właśnie dochodzimy do sedna tych naszych wewnętrznych przeszkód. Jeżeli mamy jakieś przeszkody w duchowym rozwoju, które tworzą naszą naturę negatywną naturą, nie mamy wewnętrznego spokoju. Próbujemy robić wszystko. Wtedy nasze ego się odzywa, że jesteśmy najlepsi. Ego się odzywa, że jesteśmy najcudowniejsi. Ego mówi, no tak, no nie ma innych osób, które dorównują tobie. Jeżeli te wewnętrzne przeszkody przepracujemy, jeżeli te wewnętrzne przeszkody, duchowe ograniczenia zostaną od nas usunięte, wtedy pojawia się prawdziwa natura, nasza prawdziwa natura, czyli natura spokoju, natura miłości, natura akceptacji, natura przyjacielskości, natura pomocna, nie tylko dla samego siebie, ale i przede wszystkim, bo wiecie dobrze, że przede wszystkim natura pomocna dla drugiego człowieka. I życzę wam, abyśmy wszyscy, sobie również życzę, bo ja nie jestem przecież pozbyty wewnętrznych przeszkód. Bym doznał wtedy już oświecenia, pewnie by mnie tutaj już nie było. Każdy z nas ma te wewnętrzne przeszkody, ale życzę każdemu z nas, abyśmy byli osobami, które nie mają ograniczeń, a jeżeli te ograniczenia powstają w naszej świadomości, abyśmy mogli je szybciutko dostrzec i wyeliminować. Bo pamiętajcie, jakiekolwiek ograniczenia sposobu myślenia nie mogą być przez nas w jakikolwiek sposób tolerowane. Musi być w nas zawsze wewnętrzna czystość, wtedy będziemy w stanie dostrzec potęgę Boga w nas, będziemy mogli ją wykorzystać, tą niesamowitą moc, przepełnić się tą siłą, która nas uświadamia, daje nam wiarę, zaufanie i pewność w boską naturę, w szczęście, w miłość, w to wszystko, do czego
w tym wewnętrznym rozwoju dążymy. Nasze wewnętrzne przeszkody zawsze powstają w naszych myślach, w naszym umyśle. Dlatego tak ważne jest, aby rozeznanie wykonywać w ciszy, w spokoju, w stanie medytacji. Myśli, można by powiedzieć, że są swego rodzaju nasionami. Te nasze myśli pojedyncze są nasionami. Jakie będą nasze myśli? Takie będzie nasze życie. Taka będzie nasza postawa, takie będzie nasze zachowanie, taka będzie nasza reakcja. Powinniśmy zawsze skupić się na tym złym zachowaniu, co na jego przyczynach. Złe zachowanie niech będzie złym zachowaniem. Nie piętnujmy tego złego zachowania. Skupmy się przede wszystkim na tym, dlaczego jakieś zachowanie jest negatywne. Bo musimy zawsze dojść do tego sedna problemu, do tego naszego pierwiastka, do tego nasionka, aby przepracować, aby zastanowić, aby przeanalizować, czym jest spowodowany ten problem, to nasze zachowanie, czym jest spowodowana ta nasza wewnętrzna przeszkoda. Świadomy rozwój to świadomość naszego życia. To odpowiedzialność za nasze myśli, za nasze słowa, za nasze czyny. Każdy z nas musi być świadomy. Nie powinien być świadomy, ale musi być świadomy, ile szkody powoduje swoimi negatywnymi myślami. Znacie pojęcie afirmacja? Afirmacja, aby była skuteczna, nie musi być wypowiadana na głos. Wystarczy ją afirmować w umyśle, poprzez nasze myśli. Zawsze, odkąd istnieje świat, negatywne i bezwartościowe myśli, tworzone przez dłuższy czas w formie afirmacji, niestety, ale blokują nas. Tworzą szlam, przez który ciężko cokolwiek dostrzec. Blokują nas, zatrzymują nas i co ważne, mają możliwość materializowania tych naszych negatywnych myśli. Jeżeli ciągle myślimy, na przykład boimy się, że coś się wydarzy, że ktoś będzie lepszy od nas, że ktoś nam źle życzy, że ktoś nam coś złego robi, czy też zrobi, bo to bardziej w tym kierunku, to rzeczywiście to się sprawdzi. Może teraz to, co wam powiem, będzie zadziwiające, ale zadaniem naszym, zadaniem osób, studentów, którzy studiują filozofię życia duchowego, którzy rozwijają się duchowo, jest zmiana sytuacji, tej sytuacji, w której jesteśmy, poprzez nasze myśli. Głównym zadaniem w rozwoju duchowym jest uwolnienie się od tych przeszkód, które tworzą nasze myśli. Rozwój duchowy nie polega na tym, aby nauczyć się formułek, aby nauczyć się przekazywać energię, aby przekazywać wiedzę innym i być osobą mądrą, bo wiemy wiele, bo znamy się na pojęciach, znamy się na zasadach duchowych. Nie. Rozwój duchowy to jest zmiana sytuacji, naszej sytuacji, sytuacji innych, poprzez myślenie. Do takiego myślenia zaliczają się afirmacje, mantry, modlitwy, medytacje oraz sposób naszego życia. Więc najpierw musimy zacząć od siebie. Musimy zacząć zmieniać nasze myśli. A następnie możemy zacząć zmieniać świat, zaczynając od drobnych kroczków, czyli na przykład naszych najbliższych, później troszkę dalej i dalej, jak nam tylko starczy czasu, to możemy zmienić cały świat. Ale pamiętajmy, że każde myśli, czy negatywne, czy pozytywne, są jak ziarenko, które jeżeli spadnie na żyzną glebę, zawsze przyniesie jakiś plon.
a musimy mieć tą świadomość, że nasz umysł, nasza podświadomość, niestety, ale są to bardzo żyzne grunty, bardzo żyzna gleba, która naprawdę potrafi dać niesamowity plon. I nieważne, czy będzie to ziarenko chwastu, czy ziarenko pozytywnej energii, pięknej myśli, myśli miłości, szczęścia, radości i pokoju. I musimy o tym pamiętać, że najpierw zmieniamy nasze myślenie, dzięki czemu możemy pomagać zmieniać świat na lepsze. I to jest duchowe zadanie, zadanie każdej osoby, która chce rozwijać się duchowo. Na drodze duchowego rozwoju spotykamy różnego rodzaju sytuacje. Są to sytuacje dobre, pozytywne, miłe, gdzie uśmiechamy się, a są również takie sytuacje, gdzie jest nam przykro, gdzie jest nam smutno. Powinniśmy zawsze pamiętać, że w każdej sytuacji, którą spotykamy, która się materializuje w naszym życiu, powinniśmy dostrzegać jakąś korzyść. Powinniśmy ją zawsze dostrzec, tą korzyść. Jeżeli chcemy osiągnąć jakiś stały duchowy postęp, bo w duchowym rozwoju postępy niekoniecznie muszą być stałe, możemy osiągnąć jakiś postęp i jak sinusoida opaść. Ale jeżeli chcemy osiągnąć stały duchowy postęp, musimy we wszystkich okolicznościach, we wszystkich sytuacjach, no szczególnie takich, które są dla nas w jakiś sposób wyzwaniem, czyli jakimiś nowościami, jakimiś trudnościami, musimy te sytuacje traktować jak lekcję, jak potrzebną lekcję, oczekiwaną lekcję dalszego naszego wewnętrznego rozwoju, naszego wewnętrznego poznania. Na przykład, gdy prowadzimy jakąś dyskusję, prowadzimy jakąś rozmowę z jakąś osobą i następuje jakaś tam wymiana zdań. No, różnie bywa. Są osoby, które próbują nas atakować, które próbują nas w jakiś sposób poniżyć. W takiej sytuacji powinniśmy spróbować spojrzeć na tą sytuację jako naukę, jako okazję do pogłębienia naszej świadomości. Jako sytuację, dzięki której możemy dostrzec to, co w nas tkwi i co powinniśmy jeszcze przepracować. Nad czym powinniśmy jeszcze jakby tutaj pomedytować. Może jakiś charakter nasz, jakaś cecha charakteru wymaga na przykład jakiejś zmiany, wymaga jakiegoś przepracowania. Być może ta sytuacja, w której znajdujemy się, która nie do końca jest pozytywna, dobra, na przykład zmotywuje nas do tego, aby zastosować jakieś cechy charakterystyczne, które rozwijają się w rozwoju duchowym. Jakieś cnoty, jakieś wartości. Może ta sytuacja spowoduje, że dowiemy się czegoś nowego o naszych ograniczeniach, o naszych lękach. Powinniśmy być zawsze wdzięczni, może to śmiesznie brzmi, no dziękujmy za to, że wpadliśmy w konflikt, dziękujmy za to, że jakiś idiota jest w stosunku do nas bardzo niedobry, klepie nas po głowie, bije nas, a my mamy uśmiechać się? No, oczywiście to jest takie zdemonizowane to, co powiedziałem, ale tak czy siak, do każdej dziwnej sytuacji, do każdej trudności, do każdego no takiego nienadzwyczajnego, jakiejś przykrej sytuacji, powinniśmy zawsze podchodzić z taką wewnętrzną, niewydumaną, ale wewnętrzną, czystą wdzięcznością za możliwość sprawdzenia siebie w danej sytuacji, za możliwość odkrycia w sobie nowych pokładów tej miłości, odkrycia nowego potencjału, w który nas drzemie. Nasze życie jest ciągłą lekcją, dlatego w ten sposób możemy wszystko praktycznie potraktować jako jakąś konstruktywną lekcję. No ważne jest, abyśmy także nigdy nie sądzili, że wiemy już wystarczająco dużo. Ja to zawsze powtarzam na moich zajęciach, kursach, że ja ciągle czuję niedosyt. Im więcej wiem, tym bardziej wydaje mi się, że nic nie wiem i powinniśmy podchodzić do wiedzy
także w sposób bardzo, ale to bardzo z taką wielką pokorą. Bo musimy pamiętać, że rozwój duchowy to nie jest wiedza, którą posiadamy, ale to jest to, co z tej wiedzy jesteśmy w stanie wcielić w nasze życie. Ja znam naprawdę dużo osób, które mają niesamowitą wiedzę, ale co z tego, jak z tej wiedzy nic nie robią? Osoby, które nie mają tej wiedzy, zachowują się lepiej od tej osoby, która uważana jest za jakiś duchowy autorytet, mimo że z duchowością nie ma nic wspólnego. Ma wiedzę, ale oprócz wiedzy nic nie ma, więc musimy pamiętać, aby nigdy, ale to nigdy nie myśleć, że wiemy wystarczająco dużo i że nie musimy się dalej uczyć. Bo powinniśmy zawsze cieszyć się z tego, gdy inni poprawiają w jakiś sposób nas, gdy dają nam rady. Nie powinniśmy uciekać od tych rad. Może nie uwierzycie to, co powiem, ale mówię to z pełnym przekonaniem. Ja najwięcej uczę się na kursach z moimi studentami, z moimi uczniami. Najwięcej uczę się na spotkaniach z moimi przyjaciółmi. Nie uczę się z książek, tylko ze spotkań. Najwięcej także bardzo dużo wynoszę z medytacji. Z momentów, kiedy nie myślę o niczym, nie koncentruję się na niczym. Osoby, które spotykamy, dają nam naprawdę niesamowite narzędzia, jeżeli potrafimy w ciszy przeanalizować to, co nam te osoby mówią. Jeżeli nawet chociażby to są jakieś przykre sytuacje, przykre uwagi, jeżeli nie wybuchamy w sposób emocjonalny, jeżeli potrafimy to przetrawić, że tak powiem, to naprawdę jest nam w stanie dać o wiele więcej niż przeczytane księgi, stare księgi, a nie wprowadzone w nasze życie. Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie duchowym, gdy nie potrafimy akceptować krytyki drugiej osoby. Od razu, jak to mówię, nasuwa mi się przed oczy mój kolega, z którym kiedyś współpracowałem w starej mojej telewizji, w Kosmika TV. Teraz wspólnie pracujemy w nowej stacji, to znaczy należy do tej ekipy EZO TV, który nie potrafi zaakceptować swojej krytyki, w zamian za to używa własnego takiego jakby zrozumienia i krytykuje innych. Jeżeli tak podchodzimy do rozwoju duchowego, jest to wielkie niebezpieczeństwo dla nas, dla naszego rozwoju, bo nie potrafimy zaakceptować krytyki, a krytyka jest bardzo pozytywna, bo pozwala nam się zmieniać. Jeśli głęboko zrozumiemy znaczenie każdej chwili, jeżeli głęboko poznamy krytykę drugiej osoby, nasz duchowy postęp, nasz duchowy rozwój będzie zagwarantowany. W duchowym rozwoju, w duchowym postępie musimy zawsze liczyć się z krytyką innych. Musimy traktować różne sytuacje w naszym życiu jako lekcje. Nie możemy od tego uciekać. Jeżeli zaczniemy uciekać, niestety zaczniemy się cofać. Będziemy przechodzić proces inwolucyjny. A w rozwoju duchowym nie chodzi o proces inwolucyjny. Chodzi o proces ewolucyjny. Nie chodzi też o proces rewolucyjny, bo przez rewolucję nic nie osiągniemy. Przez rewolucję możemy oszaleć i znaleźć się w zakładzie psychiatrycznym. Dlatego pamiętajmy, proces ewolucyjny. Idziemy do przodu, rozwijamy się duchowo, zmieniamy nasze myślenie, zaczynamy dostrzegać przeszkody jako lekcje, jako narzędzia, które pojawiają się i które pozwalają nam na nowo dostrzec samego siebie. Pamiętajmy, że rozwój duchowy to nie wiedza, którą możemy pozyskać z książek, ale to sposób, jak wykorzystać tą wiedzę. Podstawową formą rozwoju duchowego, fundamentem rozwoju duchowego jest nasza myśl. Przez myśl, przez naszą ideę wyrażamy siebie,
a poprzez wyrażanie siebie, wyrażanie myśli, pozytywnej myśli, czyli tych cech charakterystycznych rozwoju duchowego, miłości, szczęścia, otwartości, tolerancji, bezbronności i tak dalej, o tym oczywiście będziemy sobie jeszcze mówić, kreujemy nasz świat. Dajemy świadectwo innym. Dzięki temu stajemy się nie tylko uczniami tego świata, ale także nauczycielami. Ja wam pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Wiem, że to spotkanie więcej nam czasu zajęło niż ostatnie nasze spotkania. Jest to nasze już piąte spotkanie, pierwsze w październiku. Chciałbym jeszcze raz wam przypomnieć, że nasze październikowe spotkanie nie odbędzie się w trzeci wtorek z uwagi na to, że jadę do EZTV i tam poprowadzę program o godzinie 20 i w środę poprowadzę także program na TVN Meteo o godzinie 12 w południe, więc widzimy się dokładnie nie 21, ale 14 października o godzinie 20:30. Będzie to program, w którym będziecie mogli mi zadawać pytania, będziecie mogli wysyłać mi SMS-y, będę odpowiadał na każde pytanie, które zostanie mi zadane, a które będzie miało na celu pogłębić naszą świadomość, pogłębić nasze postrzeganie rzeczywistości. Ja wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Niech szczęście, radość, miłość, pokój i dobro goszczą w waszych sercach. Życzę wam przepięknego tygodnia. Życzę wam spokojnej nocy. Szczęść Budda. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję wam pięknie.